Good evening. It's good to be with you again. Dobry wieczór. Dobrze jest być z wami znowu. I promise I won't go an hour and a half tonight. Obiecuję, że dzisiaj nie będę przeciągał do półtorej godziny. Let's begin with a word of prayer. Rozpocznijmy modlitwą. Powstańmy, proszę. Father, we're grateful for the relationship that you've given to us through our Savior Jesus Christ. Ojcze, dziękujemy za tę relację, jaką mamy z Tobą przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. One who brings us through the curtain into the Holy of Holies. Który przeprowadza nas przez zasłonę do miejsca Najświętszego. Bringing us into your presence because of his work. Przyprowadza nas do Twojej obecności przez swoje dzieło. Help us to appreciate his work all the more. Pomóż nam doceniać jeszcze bardziej to cudowne dzieło. And as we begin to study your attributes again tonight, i gdy dzisiaj znowu patrzymy na Twoje atrybuty, we pray that you would be our teacher, prosimy, byś był naszym nauczycielem. That you would give us an understanding into your character, byś dał nam zrozumienie Twojego charakteru. And may it result in us conforming ourselves more and more to the image of Jesus Christ. I niechaj to dokonuje w nas przemiany, coraz większej przemiany na obraz i podobieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy o to, aby Jezus był uwielbiony w naszym życiu. Amen. Amen. All right. Tonight we're going to be looking at the attribute of spirituality. Tego wieczoru przyjrzymy się Bożemu atrybutowi. A very, very just a moment, I'm thinking how to translate. Duchowości Boga. A very brief summary of the very first attribute of God. Bardzo krótkie podsumowanie pierwszego atrybutu Boga. And that brief summary is just a reminder that when we consider God. To przypomnienie, że gdy rozważamy naturę Boga. We need to begin first by thinking about his unity, the unity of his attributes. Zawsze musimy pamiętać o jedności Boga i jedności jego wszystkich atrybutów. There is not one attribute that's more important than another. Żaden atrybut nie jest ważniejszy niż inny. And that all of his attributes work harmoniously together at the same time all the time. I wszystkie atrybuty Boga współdziałają w harmonii cały czas. And yet at the same time when we isolate an attribute like we've been doing, jednocześnie gdy izolujemy czy osobno omawiamy jakiś atrybut Boga, tak jak my to tutaj robimy, and examine each one of his attributes singularly, przyglądamy się każdemu atrybutowi z osobna. It will help us to have a better understanding of who is God. To pomaga nam zdobyć lepsze zrozumienie tego, kim i jaki jest nasz Bóg. We just need to remember that each attribute we look at. Musimy tylko pamiętać, że każdy Boży atrybut, któremu się przyglądamy, is like a puzzle that we're putting together. Jest jak cząstka układanki, którą składamy. When we look at a jigsaw puzzle. Jak patrzymy na puzzle. You know what a jigsaw puzzle is. Wiecie, jak wyglądają puzzle. The whole puzzle is not in one piece. Cała układanka nie mieści się na jednym elemencie. One piece is part of the entire picture. Każdy element jest częścią całego obrazu. And the one piece contributes to our enjoyment of the bigger picture. I każdy z tych elementów pozwala nam cieszyć się obrazem całości. So when we finish our study of the attributes of God, więc gdy zakończymy już studiowanie wszystkich atrybutów Boga, we'll have a more complete understanding of who is God. Będziemy mieli pełniejsze zrozumienie tego, jaki jest Bóg. Tonight we're going to focus on God as Spirit. Dzisiaj skupimy się na Bogu, który jest Duchem. And the scripture that is going to be prompting our mind. I Słowo Boże, do którego będziemy się odnosić w naszym rozmyślaniu, is John 4:24. To Ewangelia Jana, 4 rozdział, wiersz 24. It
says God is spirit and those who worship him must worship him in spirit and truth. Czytamy tutaj, że Bóg jest duchem i ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. What does it mean that God is spirit? Co to znaczy, że Bóg jest duchem? It means that he is incorporeal. Immaterial. To znaczy, że on nie posiada ciała. It means that he is without body or material form. Nie ma ani ciała, ani żadnej materialnej formy. And when we consider God's spirituality. I gdy rozważamy duchowość Boga. We are considering it as a communicable attribute. Mówimy o jego atrybucie, którym on się dzieli ze swoim stworzeniem. And again, by way of reminder. Przypominamy, o czym tutaj mówimy, o tych właśnie. I'm just have to explain it in Polish a little. Tutaj mieliśmy ten podział, tak? Atrybuty Boga, które są, którymi on się dzieli ze stworzeniem i te, które są wyjątkowe dla niego, którym w niewielkim stopniu się dzieli. Okay, the theologians divide the attributes of God into two groups. Teologowie dzielą atrybuty Boga na dwie kategorie. A communicable attribute and an incommunicable attribute. Jak myśmy to nazwali? Jeszcze przypomnijcie mi. Przekazywalne. Tak, atrybuty przekazywalne, czyli tymi, którymi Bóg się dzieli, i nieprzekazywalne, które w niewielkim stopniu się dzieli. Again, briefly, hopefully briefly, I'd like to explain the difference between a communicable and incommunicable attribute. I króciutko właśnie wyjaśnimy teraz tą różnicę. The old definition that I was trained in. Ta stara definicja, której ja jeszcze się uczyłem kiedyś. Calls a communicable attribute an attribute that God shares with his creation. Mówi o tych atrybutach przekazywalnych jako tych, którymi Bóg się dzieli ze swoim stworzeniem. And an incommunicable attribute is an attribute that God does not share with his creation. A nieprzekazywalne atrybuty to te, którymi Bóg się nie dzieli ze swoim stworzeniem. I don't think that those are definitions that are workable when we consider the attributes of God. Ale gdy rozważamy te Boże atrybuty, widzimy, że do końca tak to nie działa. Wayne Grudem, I think, has better definitions. I Wayne Grudem, teolog, ma, myślę, lepszą definicję. He says that a communicable attribute is an attribute that God shares more of with his creation. On definiuje to w ten sposób, że te atrybuty przekazywalne to są te, którymi Bóg się dzieli w większym stopniu ze swoim stworzeniem. And incommunicable attribute is an attribute that God shares less of. A te nieprzekazywalne atrybuty Boga to są te, którymi dzieli się w mniejszym stopniu ze swoim stworzeniem. Did you catch the difference between the two definitions? Czy widzicie różnicę między tymi dwoma definicjami? Can you make some examples? Well, if we go with the traditional understanding. Jeśli będziemy trzymali się tego tradycyjnego zrozumienia, it sounds like God shares and does not share. To brzmi tak, że pewnymi Bóg się dzieli, a innymi się nie dzieli atrybutami. But in reality, when we look at an attribute like eternity. Ale w rzeczywistości, jeśli przyjrzymy się takiemu atrybutowi na przykład jak wieczność, God is sharing some aspect of eternity with his creation. Bóg dzieli się pewnym aspektem wieczności ze swoim stworzeniem. Because though his creation has a beginning. Bo chociaż wszelkie jego stworzenie ma swój początek, those who have been created in his image will never die. Ci, którzy zostali stworzeni na jego obraz, nie umrą już nigdy duchowo. Man, for instance, has a physical end. Człowiek na przykład umiera fizycznie, jego życie się kończy, fizyczne. But his spiritual existence is eternal. Ale jego duchowa egzystencja nadal trwa. It's either in a place of pleasantness or a place of unpleasantness. I ona ma miejsce albo w miejscu, w którym jest przyjemnie, albo jest w miejscu, w którym jest bardzo nieprzyjemnie. Some modern theologians. Niektórzy współcześni teologowie are denying the eternity of man. Zaprzeczają
wieczności człowieka. They say that those who do not believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Mówią, że ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, will not suffer eternally. Nie będą cierpieć bez końca, wiecznie. In fact, in some of their thinking, they may not suffer at all. Niektórzy nawet myślą, że oni w ogóle nie będą cierpieli. But this view disregards the classic and the biblical understanding of eternity. Ale to zrozumienie sprzeciwia się klasycznemu biblijnemu wyjaśnieniu. When we look at let me go back to one of my attributes. The immutability of God. Niezmienność Boga. Weźmy ten atrybut. We would say traditionally that would be an incommunicable attribute. Tradycyjnie powiedziano by, że to jest ten nieprzekazywalny atrybut Boga. But there's only a part of that immutability that is not transferred over to man. Ale tylko w pewnym zakresie niezmienność Boga nie jest przekazywana człowiekowi. Because once we become glorified, ponieważ gdy już przejdziemy do chwały, we will not be changing. We will be in a final, eternal, glorified state. Nie będziemy już tam ulegali przemianie, gdyż będziemy w uwielbionym nowym ciele. Now we need to be mutable. Teraz potrzebujemy się zmieniać. Later we will be immutable. Ale po drugiej stronie już będziemy niezmienni. But when we talk about God as spirit, gdy mówimy o tym, że Bóg jest duchem, we're talking about a communicable attribute, mówimy o jego przekazywalnym atrybucie. Because God has shared his spirituality with us. Ponieważ Bóg i nas uczynił osobami, istotami duchowymi. Podzielił się z nami swoją duchowością. This is difficult for us to understand. Może być to dosyć trudne dla nas do zrozumienia. Because we only see the material side of us, not the spiritual side. Ponieważ fizycznymi oczyma widzimy tylko tą materialną powłokę. But in the creation of God of man, he has created us with a spirit surrounded by the material. Ale gdy przyglądamy się stworzeniu, to widzimy, że Bóg uczynił człowieka duchową istotą, którą przyoblekł w to materialne ciało. When we think about God's spirituality, gdy myślimy o duchowości Boga, we sometimes think that being without substance is lacking the ability to move, think or act. Możemy czasami mieć takie wyobrażenie, że nieposiadanie ciała oznacza, że taki byt nie może działać, nie może się poruszać, nie może nawet myśleć. But this is not true about God. Ale to oczywiście nie jest prawdą w odniesieniu do Boga. Though he doesn't have material substance, chociaż on nie ma materialnej substancji, he's definitely thinking, on z pewnością myśli, definitely acting, z pewnością działa. Movement, now that's something different because God is everywhere. So there is no movement from one place to another. Jeśli chodzi o poruszanie się, to rzeczywiście jest tutaj inaczej z Bogiem, ponieważ on nie musi się nigdzie przemieszczać, bo on jest wszędzie cały czas. But I think it's helpful to understand some of the theologians' understanding of what it means to be spiritual. Ale myślę, że warto przyjrzeć się temu, co teolodzy mówią na temat tego, co to znaczy być w istocie duchem. One of the theologians, a man by the name of Louis Berkhof, jeden z teologów, Louis Berkhof, makes the distinction between God is not a spirit, but is spirit. Robi różnicę między stwierdzeniem, że Bóg jest jakimś duchem, a stwierdzeniem, że Bóg jest duchem. He is not one of many created spirits. On nie jest jednym z wielu duchów, które zostały stworzone. He is the one uncreated spirit. On jest tym jedynym, niestworzonym duchem.
And when we talk about the spirituality of God, i gdy mówimy o duchowości Boga, we're saying that God has substantial existence that cannot be observed unless He chooses to reveal it. Mówimy o Jego egzystencji, Jego istnieniu, którego nie można zobaczyć, nie można poznać, chyba że Bóg postanowi w jakiejś mierze siebie samego objawić człowiekowi. Or we can say it in a different way. Albo mówiąc to inaczej, God has a composition, but it's non-material. God has a composition. What does that mean? God has a composition. That's kind of tricky, you know, to talk about yes. God like that. Well, ja się troszkę obawiam używać takich terminów na Pana Boga. He has existence, on, but it is non-material. Tak, on istnieje prawdziwie, ma substancję swej egzystencji, ale ona nie jest materialna. Yeah, that's better. Okay. And if we can expand upon that thought just a little. I jeśli możemy tą myśl jeszcze troszeczkę poszerzyć. God is a being of existence. Bóg jest istotą, która istnieje. That is distinct from his creation. Ale całkowicie odmienny od całego swojego stworzenia. And this makes him superior to his creation. I to oczywiście czyni go kimś, kto jest ponad stworzeniem, kimś wyższym niż stworzenie. And I think that there's some summary thoughts that we can come away as we look at these initial thoughts. I przyglądając się tym wstępnym myślom, spróbujmy to jakoś podsumować. And this means that his existence is more desirable than ours. Jego istnienie jest bardziej godne pożądania niż nasze istnienie. And not only that, but his existence is unlike anything else in creation. I poza tym jego istota nie ma niczego równego, nie ma niczego podobnego do siebie, do niego w całym stworzeniu. But we're gonna cease thinking about God for a moment and compare ourselves to angels. Na chwilkę zmienimy troszeczkę temat, znaczy temat ten sam, ale będziemy przyglądali się naszemu istnieniu jako ludzi w porównaniu z istnieniem aniołów. Because angels are in an existence that's somewhere between man and God. Ponieważ aniołowie są istotami, które w swej istocie są pomiędzy ludźmi a Bogiem. And I want to emphasize as we look at the comparison between man and angels. I chciałbym podkreślić, gdy przyglądamy się tej różnicy między ludźmi a aniołami, chciałbym podkreślić pewien przywilej, który jest dany ludziom ponad, czy który nie został dany aniołom. Okay? Angels are created spirits. Aniołowie są stworzonymi duchami. In Hebrews 1:14. W liście do Hebrajczyków 1:14. It says that they are ministering angels sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation. Czytamy, że są służebnymi duchami posyłanymi, aby służyć wybranym. And as spirits, they share the immaterial composition of God and have the ability to take on a material form. I będąc duchowymi istotami, dzieląc z Bogiem duchowość, widzimy, że potrafią przyjmować materialną formę i objawiać się ludziom. Well, they do have limitations, chociaż posiadają swoje ograniczenia, they have less limitations than man. Mają mniej tych ograniczeń niż my mamy jako ludzie. Their ability to travel is much superior than ours. Oni podróżują w daleko przewyższający nas sposób naszego podróżowania. If we look in the book of Daniel, jeśli spojrzymy na Księgę Daniela, we see one instance where Daniel is praying to God.
Widzimy tam sytuację, w której Daniel modli się do Boga. And God sends his answer through an angel, i Bóg posyła mu odpowiedź przez swojego anioła, Gabriela. And though Gabriel was delayed in delivering the message by an agent of Satan, i chociaż Gabriel zostaje zatrzymany na pewien czas, aby dostarczyć tę wiadomość, gdyż przeciwstawia mu się posłaniec szatana, he was still able to travel from the presence of God to where Daniel was before Daniel finished praying. On zdążył pokonać tą podróż z obecności samego Boga do miejsca, w którym znajdował się Daniel, w czasie, w którym Daniel się modlił. Zanim Daniel jeszcze skończył się modlić, ten anioł już przebył tą odległość. But in the midst of all of this great ability that angels have, i w pośród tej niezwykłej umiejętności, której aniołowie, które posiadają aniołowie, Scripture reveals to us that they developed a pride. Some of them developed a pride. Pismo mówi nam, że niektórzy aniołowie wzbili się w pychę. And this pride led to some falling from grace. I ta pycha spowodowała, że niektórzy aniołowie odpadli od Bożej łaski. We see this in two places in the Old Testament. Widzimy to w dwóch miejscach Starego Testamentu. We see this in Isaiah 14 and Ezekiel 28. Widzimy to w Księdze Izajasza w 14 rozdziale i w Księdze Ezechiela 28 rozdziale. And in both passages, both in Ezekiel and Isaiah, i zarówno w Księdze Izajasza, jak i w Księdze Ezechiela, the initial message of condemnation by the authors, by Isaiah and Ezekiel, to pierwotne oskarżenie i potępienie przez autorów tych ksiąg, czyli Izajasza i Ezechiela, is directed toward human rulers. To oskarżenie jest skierowane przeciwko ówczesnym ziemskim władcom. But in the midst of the message of condemnation, ale w pośród tego poselstwa potępienia, które kierują do ziemskich władców, the message is really addressing the being that stands behind the ruler. To poselstwo rzeczywiście jest skierowane do duchowej istoty, która stoi za tym ziemskim władcą. The message is directed to the one who is directing the ruler, or the spiritual being who is directing the ruler. To poselstwo jest skierowane do duchowej istoty, która kieruje tym władcą ziemskim. And so we find in Isaiah 14. A więc widzimy, że w Księdze Izajasza w 14 rozdziale, verses 12 through 14, wiersze od 12 do 14, a limited message that goes to the satanic, or to Satan, who is behind the leader being addressed. Widzimy tutaj krótkie poselstwo, które jest skierowane do tej szatańskiej duchowej istoty, która stoi za ziemskim przywódcą. I mean, notice the language in verse 12. Zobaczcie, jaki tutaj mamy język w 12 wierszu. How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Elsewhere, O star of the dawn, I mean, O star of the morning, is a reference to Satan. Yeah, that's in Polish. We have Lucifer here. Yeah. Czyli tutaj mamy referencję do szatana, zwanego Lucyferem. You've been cut down to the earth, you have weakened the nations. You who have weakened the nations. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiłeś narody. It's difficult to understand this as a reference to a human being. Trudno byłoby to połączyć z ziemskim władcą, o którym w kontekście jest mowa. This is further supported in verse 13 when it says, but you've said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God, and I will sit on the mount of assembly. Tym bardziej patrząc na wiersz 13, gdzie czytamy, ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron, zasiądę na górze zgromadzenia na krańcach północy. A very clear reference to Satan and his exalted view of himself.
Mamy tutaj wyraźny obraz szatana i jego wyobrażenia o swojej własnej wielkości. Szczególnie jeśli porównamy to z opisem szatana w Księdze Objawienia. I widzimy jego zamysł opisany w ostatnich rozdziałach Objawienia, by obalić wiecznego Boga, który jest Panem i Królem wszystkiego. We can see the same in Ezekiel 28. I podobny obraz znajdujemy w Księdze Ezechiela, 28 rozdziale. This time Ezekiel is addressing the king of Tyre, but in the midst of it he is addressing Satan. W tym fragmencie Ezechiel prorokuje do króla Tyru, ale jednocześnie kieruje poselstwo do szatana, który za nim stoi. Beginning in chapter 28, verse 14. Rozpoczynając od 14 wiersza. You were the anointed cherub who covers, and I placed you there. Ty jesteś namaszczonym cherubem, okrywającym. Ja cię ustanowiłem. A cherub is an angelic being. Cherub jest, jest anielskim stworzeniem. In verse 15, you were blameless in your ways from the day that you were created until unrighteousness was found in you. Wiersz 15. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. I tutaj widzimy pewne podobieństwo między aniołami i ludźmi. Zarówno ludzie, jak aniołowie zostali uczynieni bez grzechu, bez winy. But the fall of Satan was occurred because he said, I will exalt my throne above God's. Upadek szatana był spowodowany jego chęcią wywyższenia się ponad tron samego Boga. And notice what it says in verse 17. I zwróćmy uwagę, co jest napisane w wierszu 17. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom by reason. I cast you to the ground. I put you before kings. Uniosło się twoje serce z powodu twojego piękna. Znieważyłeś swoją mądrość z powodu twojego blasku. Rzucę cię na ziemię i postawię cię przed królami. Man is created different than angels. Człowiek został stworzony w inny sposób niż aniołowie. If we go back into Genesis, jeśli wrócimy do Księgi Rodzaju, we see a basic difference between man and angels in their creation. Widzimy podstawową różnicę w stworzeniu człowieka i aniołów. We go to chapter 2, verse 7. W drugim rozdziale i siódmym wierszu we see that man's origination is material. Widzimy, że człowiek pochodzi ze świata materialnego. Okay, look at what it says in verse 7. Zobaczcie, co jest napisane w wierszu 7. Man is formed from the dust of the ground. Człowiek został ukształtowany z prochu ziemi. So his form is made, his physical form is created. A więc jego fizyczna powłoka została stworzona. And then it says that God breathed into this form the breath of life and he became a living being. I wtedy dalej czytamy, że Bóg tchnął w nozdrza tego człowieka tchnienie życia i człowiek stał się żywą duszą. Which means that we need to take this description and tuck it in the back of our mind. Więc powinniśmy cały czas pamiętać o tym opisie i mieć go z tyłu tam w pamięci. Because what God is telling us through Moses. To, co Bóg próbuje powiedzieć nam przez Mojżesza, is that God took a useless pile of dust. To to, że Bóg wziął bezużyteczny proch ziemi. And he made it into something of value that has spiritual qualities. I uczynił z tego duchową, wartościową istotę. He gave us a spiritual dimension. Dał nam duchowy wymiar. That is encased in time in this material body. For a time in this material body. Duchowy wymiar, który jest zamknięty na pewien czas
w tym materialnym ciele. So I said earlier that man is better than angels. Dlatego powiedziałem wcześniej, że człowiek jest w lepszej pozycji niż aniołowie. Why is man better than angels? Dlaczego tak twierdzę, że człowiek jest w lepszej pozycji niż aniołowie? Because man has the ability to be redeemed. Ponieważ człowiek może być odkupiony. Angels have no hope of redemption. Natomiast o aniołach nie czytamy, by mieli nadzieję odkupienia. Once you have fallen and become unholy as an angel, kiedy aniołowie upadli i stracili świętość, there is no hope of reversal of your state. Nie ma dla nich nadziei odwrócenia ich upadłego stanu. Man has the hope of change. Natomiast człowiek ma nadzieję na zmianę. Man has the hope of being changed. Człowiek ma nadzieję na bycie zmienionym. And that's all because God fashioned a savior like man, but who was God, in order to effect that redemption. I to dlatego, że Bóg przygotował ciało dla Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, ale stał się człowiekiem, przyjmując ludzką formę. God bridged the gap between material man and the immaterial spirit God. I Bóg zrobił pomost między materialnym człowiekiem a duchowym, niematerialnym Bogiem. And see, where sin entered into this world because of the act of one man. Grzech wszedł na świat przez nieposłuszeństwo jednego człowieka. And I'm looking at the argument of Paul in Romans. I tutaj odnoszę się do tej argumentacji apostoła Pawła z listu do Rzymian. The failure and the sin of that man affected every one of the offspring of that man. Upadek tego jednego człowieka miał wpływ na życie wszystkich potomków tego jednego. It was that one couple, Adam and Eve, to ta jedna para, Adam i Ewa, that polluted the world with a sin nature. Zanieczyściła cały świat grzeszną naturą. And that sin nature is passed on from generation to generation. I ta grzeszna natura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. And every person is infected by the sin of rebellion by Adam and Eve. I każdy człowiek znajduje się pod wpływem buntu Adama i Ewy. And therefore it was possible for God to effect salvation for man. I to umożliwiło Bogu odkupienie człowieka. By becoming a man one time. Stając się człowiekiem jeden raz. Again, the argument of Paul. To jest argumentacja Pawła z listu do Rzymian. The efforts of one man are going to affect all humanity. Upadek jednego człowieka, czy nie tylko upadek, ale i zbawienie, działanie jednego człowieka ma wpływ na całą ludzkość. Because while he was God, he also had the substance of man. Jezus, będąc Bogiem, przyjął postać człowieka. He was able to identify with us because he was one of us. Był w stanie zidentyfikować się z nami, dlatego że stał się jednym z nas. There is no salvation for angels. Nie ma zbawienia dla aniołów. Because there is no one angel that can benefit from the work of a God angelic being. Gdyż nie ma istoty, która byłaby jednocześnie aniołem i Bogiem, tak jak Jezus stał się człowiekiem i Bogiem, będąc Bogiem. Each angel would need their own personal savior, since each one is individually created. Z tego powodu, gdyby Bóg chciał zbawić tych aniołów, każdy z nich potrzebowałby indywidualnego zbawiciela, gdyż każdy anioł został indywidualnie stworzony. Let's return to our focus on God. Ale wróćmy do naszego rozważania istoty Boga. God is spirit. Bóg jest duchem. And this defines his existence. I to definiuje istotę jego jestestwa. Where the physical creation, whether it's angelic or human. Jeśli mówimy o innym istnieniu, czy ludzkim, czy anielskim, has dimension, it has size, it has limitation. To mówimy o
rozmiarze, mówimy o ograniczeniach, czy też w ludzkim przypadku o ciele. God has no dimension or size or limitation. Bóg natomiast nie ma żadnych ograniczeń, żadnego ciała, ani rozmiaru, ani jakiejś określonej substancji. Sometimes theologians talk about God's spirituality as his infinity. Czasami teologowie, mówiąc o Bożej duchowości, mówią o Jego nieskończoności. Ale ja nie myślę, że to jest dobry opis Boga. Because when you think of infinity, gdyż jeśli mówimy o nieskończoności, you have to think of a starting point and you have to think of an ending point that just keeps going and going. To niektórzy definiują to jako punkt startowy i przyszłość, która się rozciąga do przodu i do przodu. There is no starting place for God. Ale dla Boga nie ma punktu początkowego. God is all there is, and this universe is in a place where God has created. Bóg jest wszystkim, co jest od zawsze, natomiast ten wszechświat miał jakiś punkt początkowy, w którym Bóg rozpoczął istnienie tego wszechświata. Better to describe God with no limitations. Więc dużo lepiej jest mówić o Bogu jako o Bogu, który nie ma żadnych ograniczeń. Because it gives us the idea that God has inhabited all that there is and ever has been. Gdyż to opisuje tą ideę, że Bóg zamieszkuje wszystko, co jest i wszystko, cokolwiek kiedykolwiek było czy istniało. The psalmist paints this picture for us in Psalm 139. Psalmista maluje przed nami taki obraz w Psalmie 139. We look at verses 7 through 10. Jeśli spojrzymy na wiersze od 7 do 10. The psalmist asks a very good question. Psalmista tutaj zadaje bardzo dobre pytanie. Where can I go from your spirit? Gdzie mogę umknąć przed Twoim duchem? Where can I flee from your presence? Dokąd ucieknę przed Twoją obecnością? He says, if I'm able in verse 8 to go into heaven, you're there. W wierszu 8 mówi, jeśli nawet wstąpię do nieba, przecież Ty tam jesteś. If I went to Sheol, the holding place for the dead, you're there. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, Ty też tam jesteś. If I could fly as fast as the dawning of the light. Gdybym mógł tak szybko lecieć jak zorza poranna, if I could dwell in the remotest part of the sea. Czy też zamieszkać na samym krańcu morza, you're there. Nadal tam jesteś. God is everywhere. Bóg jest wszędzie. So it's not sufficient to say that God is infinite. Więc nie wystarczy powiedzieć, że Bóg jest nieskończony. It is more accurate to say that there is no limitation. God is everywhere in all places at all times as a spirit. Lepiej jest twierdzić, że Bóg nie ma żadnych ograniczeń, że jest obecny wszędzie, w każdym czasie. Only a spirit without material limitations could do this. I tylko istota duchowa, tylko duch, który nie posiada żadnych ograniczeń, może czegoś takiego dokonać. Solomon, when he dedicated the temple, recognized this. Kiedy Salomon poświęcał świątynię Bogu, rozumiał to. It may have been big, the temple that he constructed may have been big in the eyes of men. Świątynia, którą zbudował, mogła wydawać się wielka w oczach ludzi. But in Solomon's mind it was too small to contain God. Ale Salomon dobrze rozumiał, że ona jest zbyt mała, by zmieścić Boga. In 1 Kings 8:27. W pierwszej Księdze Królewskiej w 8 rozdziale i wierszu 27. It says, but will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house which I have built? Salomon pyta, czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Solomon's view of God, which was much bigger than the view of the men in that day. Salomon miał zrozumienie Boga, które przewyższało zrozumienie wielu ludzi jego czasów. Anybody who made an idol.
ci, którzy tworzyli różne bożki, envisioned God smaller than he was. Wyobrażali sobie Boga dużo mniejszego niż on rzeczywiście jest. And so when we come back to John chapter 4, wracając do Ewangelii Jana, 4 rozdziału, in Jesus' conversation with the woman at the well, gdy Jezus rozmawia z tą Samarytanką przy studni, and he says in verse 24 that God is spirit and those who worship him must worship him in spirit and truth. I mówi do niej w 24 wierszu, że Bóg jest duchem i ci, którzy go czczą, winni go czcić w duchu i w prawdzie. We find that this is the perfect context to describe the spirituality of God. To jest doskonały kontekst rozmyślania o duchowej istocie Boga. In the context that Jesus has with this woman. W kontekście tej rozmowy Jezusa z tą kobietą. The issue was, where is the proper location to worship God? Ona pyta Jezusa o właściwe miejsce, w którym powinno się wielbić Boga. The setting is in Sychar. Oni znajdują się w wiosce Sychar. Sychar was in Samaria. Sychar było w Samarii. Samaria was a separate Jewish or a partially Jewish state in Israel. Wiecie, że Samaria była taką nie do końca żydowską, ale taką mieszanką Żydów i pogan, siedzibą na północy Izraela. In the Old Testament, Sychar was in an area known as Israel. Sychar znajdowało się w miejscu, które nazywało się wcześniej Izraelem. In contrast to Jerusalem, which was in Judah. W przeciwieństwie do Jerozolimy, która znajdowała się w plemieniu Judy. And the only way to understand that, those two concepts. Tutaj możemy zrozumieć te dwie koncepcje. Is to understand that while David and Solomon ruled, all of the 12 tribes were known as Israel and were ruled by one king. Zarówno Dawid, jak i Salomon rządził nad całym królestwem południa i północy. To było jedno królestwo Izraela. But that changed with the death of Solomon. Ale to się skończyło wraz ze śmiercią Salomona. Because when Solomon's son Rehoboam became the king. Gdyż kiedy królem został Rehoboam, syn Salomona, he was asked, what kind of king are you going to be by the people of Israel? Lud Izraela przyszedł do niego i zapytał go, jakim chcesz być królem? All you have to do is look at 1 Kings 9. Możecie o tym przeczytać w pierwszej księdze królewskiej w 9 rozdziale. I'm summarizing the story there. Podsumowuję tylko tą historię. Rehoboam asked his father's advisors, what kind of king should I be? Rehoboam zapytał o radę doradców swego ojca, jakim królem mam być? And they said, well, your dad was a tough king. He raised the taxes high and he conscripted the people to build his cities. Tell the people you're going to lower the taxes and they'll no longer be your slaves. Ci doradcy powiedzieli mu, twój ojciec był takim wymagającym królem. Podnosił podatki, zatrudniał ludzi do budowania swoich projektów budowlanych. Ale ty bądź łagodny, obniż podatki, zwolni ludzi z tych ciężkich prac i będą cię szanować. And if Rehoboam had stopped there and listened to those advisors, there would have been one king over 12 tribes. I gdyby Rehoboam posłuchał rady tych doradców, nadal byłoby jedno królestwo. 12 plemion byłoby zjednoczone w jednym królestwie. But he didn't stop there. Ale on nie posłuchał ich. He decided to go to all the young men who were his age and ask the same advice. On udał się do swoich kolegów i zapytał ich o radę. And their advice was, Rehoboam, you've got to say, if you think dad was tough, I'm going to be 10 times tougher. Oni mówią do niego, Rehoboam, jak twój ojciec był twardy, to ty masz być 10 razy twardszy. And so Rehoboam had to make a choice. I Rehoboam musiał zdecydować się na coś. Listen to the advice of my father's men. Czy mam słuchać doradców mojego ojca? Or listen to my contemporaries. Czy słuchać moich kumpli? And you know what the answer was. I wiecie, jaki był rezultat. He listened to the contemporaries. Posłuchał swoich koleżków. And once he gave that answer, i gdy dał ludowi tę odpowiedź, 10 tribes immediately rebelled.
10 północnych plemion natychmiast się zbuntowało. And they were under the rule of Jeroboam. I znaleźli się pod władzą Jeroboama. And he moved his capital up into the area of Samaria near Sychar. I on założył swoją stolicę właśnie niedaleko Sychar w Samarii. One other point I think is worth noting as we think about what is going on in the context of John 4. I to jest ważne, żeby o tej historii pamiętać, gdy przyglądamy się tej rozmowie z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, gdy Jezus rozmawia z Samarytanką. Is that King Jeroboam, the king of Israel, że król, pierwszy król Izraela, Jeroboam, did not want people going to Jerusalem to worship God because he feared that they would defect and they would be part of Judah rather than his kingdom. Aby powstrzymać ludzi z północnego królestwa, by nie szli do Jerozolimy i żeby tam nie czcili Boga Izraela, postanowił zbudować im miejsca kultu w swoim północnym królestwie. So he made two false gods out of gold. I zrobił dwa posągi fałszywych bogów ze złota. Shaped them in the form of a calf, just like Aaron in Exodus. Wykonał je w formie cielca, podobnie jak Aaron w drugiej księdze Mojżeszowej. I umieścił je w dwóch miastach. Na południu, Dan na północy i w Betelu na południu. What's interesting about that is that this is the furthest south and the furthest north that you could go in Israel under Jeroboam's domain. Patrząc na terytorium Jeroboama z tamtych czasów, to były najbardziej oddalone na północ i na południe miasta. A co jest ciekawe, Betel znajduje się dosłownie 8-10 kilometrów od Jerozolimy. And, so you have this close proximity between the false worship at Bethel and the true worship in Jerusalem. A więc mamy te dwa miasta, które są bardzo blisko siebie. W jednym mamy fałszywego bożka w Betel, a w drugim mamy prawdziwego Boga wielbionego w Jerozolimie. So these Samaritans have set up their own worship center in Sychar or in the Sychar area. I Samarytanie później jeszcze kolejne jakieś miejsce kultu sobie utworzyli niedaleko Sychar. And so this woman is asking Jesus, where is the place to worship God? Here in the Sychar area or down in Jerusalem? I ta właśnie Samarytanka pyta Jezusa, gdzie jest to właściwe miejsce, gdzie mamy wielbić Boga? Gdzieś tutaj koło Sychar, czy tam na południu w Jerozolimie? And in verse 24, i w wierszu 24, Jesus is saying the place is not the issue. Jezus mówi, miejsce nie ma znaczenia. It is who you are. Raczej kim jesteś. He is reminding us that God is everywhere at all times. On uświadamia nam, czy przypomina nam, że Bóg jest wszędzie, w każdym czasie. And you cannot escape God. I nie można uciec od Boga. This helps us to understand some prohibitions that are found in Exodus chapter 20. To pomaga nam zrozumieć pewne zakazy, jakie Bóg skierował do swojego ludu w drugiej księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale. You know what it says in Exodus 20. Wiecie, co jest napisane w 20 rozdziale Księgi Wyjścia. This is the Ten Commandments. 10 przykazań. And in verses 4 through 6, i w wierszach od 4 do 6, God has a prohibition against making idols or likenesses of anything that they think might be God. Bóg zakazuje swojemu ludowi wykonywać jakiekolwiek posągi, podobieństwa, rzeźby, które miałyby odzwierciedlać naturę prawdziwego Boga. Why is there that prohibition? Dlaczego Bóg im tego zakazał? Because God doesn't want us to try and visualize who he is. Ponieważ Bóg nie chce, abyśmy wyobrażali sobie, jak on wygląda. Every attempt to visualize him. Wszelkie nasze wysiłki wyobrażania go sobie dishonors him. Nie oddają mu należytej chwały. For instance, the Philistines had a god.
Na przykład, Filistyni mieli swojego bożka. His name was Dagon. Nazywał się Dagon. He was shaped in the form of a fish and worshipped by the Philistines. To był bożek w kształcie ryby i Filistyni go czcili. The Egyptians had various gods. Egipcjanie mieli wielu różnych bożków. And they always shaped their gods after the animals that they found living in the land. I oni zawsze kształtowali, czy tworzyli te bożki w kształcie zwierząt, które znajdowały się w ich ziemi. For instance, they had a god Horus. Mieli na przykład takiego boga Horusa. And he represented in the likeness of an animal, but to give visualization to their concept of God. I on również był podobny do zwierzęcia i on wyrażał ich koncepcję Boga. In Egypt they also had likenesses of cats and cattle and baboons, cobras. Mieli różnego rodzaju bożki w kształcie kotów, małp, baboons, kto tam jeszcze? Baboons, cobras. Kobry. Each one of these animals represented and symbolized a characteristic that they were ascribing to the gods that they were worshiping. I te różne bóstwa wyobrażały jakieś cechy charakteru tych bóstw, które oni czcili. But the issue with the idols that God hates. Ale to, czego Bóg nienawidzi w bałwochwalstwie, is the indication that there is a limitation, a confinement of God in some way. Jest sugestia, że prawdziwy Bóg jest w jakiś sposób ograniczony formą czy przestrzenią. God has no limitations. Bóg nie ma żadnych ograniczeń. This is why remembering that God is spirit is important. Dlatego niezwykle ważne jest, byśmy pamiętali, że nasz Bóg jest duchem. Idolatry is nothing more than attempting to make God like his creation. Bałwochwalstwo nie jest niczym innym, jak sprowadzenie Boga do poziomu stworzenia. In contrast, Christianity is God making himself like man. W przeciwieństwie do tego, w chrześcijaństwie mówimy o Bogu, który sam dobrowolnie stał się podobny do ludzi. But when he came, he was the perfect man. Ale gdy przyszedł, to był doskonały człowiek. All this leads us to a definition of spirituality. I to w końcu prowadzi nas do definicji duchowości. And here's how I would define spirituality. Oto jak ja zdefiniowałbym duchowość. God's being is devoid of matter. Boża istota nie ma nic wspólnego z materią. It is without dimension. Jest bez wymiarów. It's unable to be perceived. Jest niemożliwa do ogarnięcia umysłem. And it's more excellent than any other existence. I jest doskonalsza niż jakiekolwiek inne istnienie. And when I say that it is unable to be perceived. I gdy mam na myśli, co mam na myśli, mówiąc, że jest nie do ogarnięcia umysłem. What we mean by that is he cannot be observed unless he desires to allow himself to be observed. Mam na myśli to, że nie możemy go zobaczyć, chyba że on sam zechce nam się w jakiś sposób objawić i pozwoli nam coś z siebie zobaczyć. We know that there are many occasions in the scriptures where God has allowed himself to be observed in various forms. Czytamy w wielu różnych miejscach Pisma Świętego, że ludzie w jakiejś formie oglądali Boga. We call these theophanies. Mówimy o tym jako o teofanii. Where God makes an appearance in a physical form, but he chooses how and when he wants to allow himself to be seen. Widzimy, że w takich przypadkach Bóg objawia się ludziom w jakiejś widzialnej, fizycznej formie, ale to on sam decyduje o tym, w jakiej formie komu się objawić. We're going to talk about theophanies later in our discussion of the attributes of God. Jeszcze wrócimy do teofanii, mówiąc o kolejnych atrybutach Boga. But if God is spirit, ale jeśli Bóg jest duchem, and the spirit is the most excellent way to exist, i jeśli duch jest najdoskonalszą formą istnienia, then the best and only way to worship God is in spirit. To
najlepszą formą wielbienia Boga jest wielbienie Go w duchu. And this is what Jesus is saying in John 4:24 to the woman. I o tym dokładnie mówi Jezus w Ewangelii Jana 4:24 w rozmowie z tą kobietą. Telling her and informing her that a spiritual transformation must take place in order to truly worship God. On mówi o konieczności duchowej przemiany, która musi w niej zajść, aby prawdziwie wielbić Boga, który jest duchem. Without this spiritual transformation, bez tej duchowej przemiany it is impossible to worship God. Nie jest w ogóle możliwe, by wielbić Boga. Paul tells us as Christians what to do, or tells us that Christians do this while in our present experience. Apostoł Paweł mówi o tym, że my jako chrześcijanie możemy tego doświadczać już teraz tutaj, będąc na ziemi. We see this in Philippians 3:3. Widzimy to w liście do Filipian w 3 rozdziale i 3 wierszu. He says, is that the right reference? To chyba nie ten ustęp. Oh yeah, okay. For we are the true circumcision who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Paweł mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani w My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Our ability to have relationship with God and worship Him. Nasza zdolność do relacji z Bogiem i wielbienia Go is the result of the spiritual transformation that He works in our lives through our confidence in Jesus' work on the cross. Jest rezultatem duchowej przemiany, której dokonuje w nas sam Bóg dzięki naszej relacji z Jezusem Chrystusem i dziełu krzyża. And so when we look at other references like Romans 8:16. Jeśli spojrzymy na inne miejsce Nowego Testamentu, jak Rzymian 8:16, where it says the Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Gdzie czytamy, że Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. We have to ask the question, how does God's Spirit bear witness with our spirit that we are children of God? Musimy zadać pytanie, w jaki sposób Duch Boga świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. I don't think that Paul and the commentators that I've looked at don't think that Paul is talking about experiencing God with our senses. Myślę, że Paweł nie mówi tutaj o tym, że doświadczamy Boga naszymi zmysłami. It's through a communion that is made possible by God working in us. Raczej jest to społeczność, która dokonuje się przez dzieło Boga w naszym życiu. I believe it was just 2 nights ago when I was with you. Dopiero dwa wieczory temu się tutaj spotkaliśmy. I showed you the connection between Ephesians 5:18 and Colossians 3:16. I pokazywałem wam różnicę między tymi dwoma miejscami pisma, między listem do Efezjan, Ephesians 5:18. And Colossians 3:16. Ephesians 5:18. Efezjan 5:18 i Kolosan 3:16, przepraszam. Do you remember me? Ja mam problemy z tymi wszystkimi cyframi. Pamiętacie, jak o tym mówiliśmy, o tym co, jak widzimy paralelność tych dwóch fragmentów? Could be that I did this in Romania and I'm just I remember. Yeah, you said that. Yeah. Okay. You said that. So there's a connection between yielding ourselves to the Spirit. Mówiliśmy o tym, jak w tych wierszach widzimy podobieństwo między poddaniem się Duchowi Świętemu and letting the word of Christ richly dwell within us. A w liście do Kolosan to ten sam fragment mówi o tym, by Słowo Boże mieszkało w nas obficie. Both are commands. Oba miejsca są nakazami. But one we have control over. I nad jednym z nich mamy kontrolę. We control how much of God's word we put into our minds and think about. My mamy kontrolę nad tym,
ile Bożego Słowa wkładamy do naszych umysłów i na ile nad nim rozmyślamy. And the way it's going to express itself, i to, w jaki sposób to się przejawi, is summarized in Galatians 5:22-24. Jest podsumowane w liście do Galacjan w 5 rozdziale od 22 do 24 wiersza. This is the fruit of the Spirit. Tam czytamy o owocu Ducha. And it's important to note that it says this is the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness. I to jest ważne, aby podkreślać, że taki jest owoc Ducha: miłość, radość, pokój, uprzejmość, łagodność, samokontrola. Because these qualities are expressions of the Spirit working in your life and manifesting it in your actions to those around you. W ten sposób możemy oglądać pracę Bożego Ducha w naszych sercach, która objawia się w tym, w jaki sposób traktujemy innych w naszym działaniu. So being under the control of the Spirit of God as a believer. A więc bycie prowadzonym czy kontrolowanym przez Ducha Świętego jako człowiek wierzący manifests itself in the behavior toward other believers. Objawia się w naszym zachowaniu wobec innych wierzących. And not only other believers, but those in the world. A nawet wobec tych, którzy są w świecie. Are you an expression of God's love to believers and non-believers? Czy jesteś wyrażeniem Bożej miłości wobec innych wierzących ludzi i nawet ludzi niewierzących? Are you an expression of kindness to God's people and those who are outside the kingdom of God? Czy jesteś wyrażeniem Bożej dobroci, uprzejmości wobec wierzących i niewierzących? Because if you are, then it's an expression that you're letting the word of Christ richly dwell within you, allowing the Spirit to manifest himself through you in your actions. Jeśli tak jest, to znaczy, że pozwalasz, by Słowo Chrystusa mieszkało w tobie obficie i znajdujesz się pod kontrolą Ducha Świętego, który w ten sposób przejawia się w twoim życiu. Now there's a way that the scriptures tell us that manifest that you are not under the control of the Spirit of God. I jest też sposób, aby sprawdzić, Pismo o tym mówi, co to znaczy, że nie jesteśmy pod kontrolą Ducha Świętego. And that's found in Galatians 5. I to też jest w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Just a few verses ahead of verse 22. Kilka wierszy wcześniej przed A few verses in front of or before verse 22. Przed wierszem 22 Galacjan 5. Verses 19 through 21. Wiersze 19 do 21. Tells us the contrast to the fruit of the Spirit, or the contrast to being under the control of the Spirit of God. Tutaj mamy kontrast między owocem Ducha Świętego a postępowaniem, w którym nie ma Ducha Świętego. It says the deeds of the flesh are evident, that is immorality, impurity, and you can just read the rest. Tutaj mamy uczynki ciała, które są nam znane, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Whenever you envy, kiedykolwiek zazdrościmy, whenever you're expressing anger, kiedykolwiek wyrażamy gniew i złość, you're expressing that you're allowing your flesh to be in control rather than God's word and God's spirit to be in control of your life. Wyrażamy poddanie się naszemu ciału zamiast poddanie się Bożemu słowu i działaniu Ducha w naszym życiu. So God is spirit. A więc Bóg jest duchem. And those who worship him must worship in spirit and truth. I ci, którzy wielbią Go, czczą Go, mają to czynić w duchu i w prawdzie. So the way to worship in the Spirit. A więc sposób, w jaki czcimy Go w duchu, requires that God make us like Him. Wymaga tego, abyśmy stali się podobni do Boga, aby Bóg nas uczynił podobnymi do siebie. And this He did by becoming a man. I tego Bóg dokonał, stając się człowiekiem. Living the perfect life that we can't do. Żyjąc doskonałym życiem, którym my nie jesteśmy w stanie żyć. Offering himself as a perfect sacrifice to satisfy the law of God.
ofiarując samego siebie, aby usatysfakcjonować Bożą sprawiedliwość wyrażoną w Jego prawie. And then rising again from the dead to prove that he had the ability to overcome the effects of our disobedience and sin. I powstając z martwych jako dowód na to, że ma moc przezwyciężyć wszelkie skutki grzechu i nieposłuszeństwa człowieka. Jesus work provides the declaration of righteousness. Dzieło Jezusa Chrystusa jest deklaracją usprawiedliwienia człowieka. And the only way to get this declaration of righteousness from God that allows us to enter into his presence for all eternity. I jedynym sposobem, aby uzyskać tą deklarację sprawiedliwości od Boga i wejść do Jego wiecznego Królestwa, aby żyć wiecznie, jest uwierzyć w Jezusa Chrystusa i uwierzyć w Jego dzieła. Podsumowując to wszystko. Matthew 16, verses 13 through 28. Mateusza 16, Matthew 16, wiersze od 13 do 28. Summarizes the important elements of the gospel that makes an individual, if they believe, spiritual in the eyes of God. Tam mamy podsumowanie tego wszystkiego, czego Jezus wymaga od nas, abyśmy mogli stać się osobami duchowymi w oczach Boga. Ja tylko wypunktuję to, a sami możecie później przeczytać ten fragment. Pierwszy punkt jest taki, że musimy wierzyć, że Jezus Chrystus stał się prawdziwym człowiekiem. I believe that's verses 13 and 14. To wiersze 13 i 14. But you also have to believe that Jesus is the God-man, the Messiah. Ale również musimy wierzyć, że Jezus jest Bogiem w ludzkim ciele, jest Mesjaszem, pomazańcem. And this is verses 15 through 17. I o tym mówią wiersze 15 i 16. And in verse 18 Jesus says, "This understanding is the basis of the gospel that you're going to be sharing with the world." I Jezus mówi w wierszu 18, że to jest fundament Ewangelii, którą uczniowie mieli nieść i dzielić się z całym światem. And then in verse 21. I w wierszu 21 he says, "As the God man, I need to be your savior. I need to die in your place and rise again from the dead." Jezus mówi, że on jako człowiek, Bóg, musi być ich zbawicielem, musi umrzeć i powstać z martwych. And you'll notice in the passage that Peter objects to this plan. I widzimy tam w tym fragmencie, że Piotr reaguje i sprzeciwia się temu planowi. And Jesus says to Peter, anyone who opposes what I just said is in opposition to me, he's satanic. Jezus tutaj stwierdza, że ktokolwiek przeciwstawia się Jego zamysłom, Jego planom w tej materii, reprezentuje szatana. And then in verses 24 through 26. I w wierszu 24 do 26. If you believe who I am as the Son of Man and Son of God who died in your place to pay the penalty for your sins. Jeśli wierzysz, kim jestem, jako Syn Człowieczy i Syn Boga, który umarł za Twoje grzechy, then you need to allow me to control you. Musisz pozwolić, abym ja nad tobą panował, bym władał w twoim życiu. He says in verse 24 you have to deny yourself, take up your cross. W wierszu 24 mówi, że musisz zaprzeć się samego siebie, wziąć na siebie swój krzyż i naśladować go. And this is what Paul is saying in Ephesians 5:18 and Colossians 3:16. I o tym właśnie Paweł mówi w liście do Efezjan 5:18 i Kolosan 3:16. Let the Spirit control you. Niech Duch Boga kontroluje cię. And the way to let the Spirit control you is to allow the Word of God to dwell in your mind and heart. A sposób, w jaki poddajemy się pod kontrolę Ducha Świętego, to właśnie gdy napełniamy się Bożym Słowem, aby ono kontrolowało nasze myśli i nasze postępowanie. Gdyż kiedy to robimy, Duch Święty może żyć przez nas.
expressing love, joy, peace, patience. Wyrażając przez nas radość, miłość, pokój, sprawiedliwość, łagodność, uprzejmość, ten cały owoc Ducha. So why is understanding God's spirituality important? Dlaczego więc jest tak ważne, byśmy rozumieli duchową istotę Boga? Number one, it reinforces that we cannot approach God through our own efforts or desires. Po pierwsze, to podkreśla fakt, że nie możemy zbliżyć się do Boga przez nasze własne pragnienia i nasze własne wysiłki. Our physical and material limitations keep us from forcing ourselves on God. Nasze fizyczne ograniczenia i niemożności powstrzymują nas przed przystępem do Boga. Our spiritual imperfections keep us from entering His sphere of existence. Nasze niedoskonałości, moralne, duchowe niedoskonałości uniemożliwiają nam uczestnictwo w Jego doskonałości. We are dependent upon God. Jesteśmy zależni od Boga. We need to make Him known and making us able to know Him. Musimy rozgłaszać wszystkim o Nim, a jednocześnie sami musimy Go poznawać. Jeszcze we raz to. We are dependent upon God making Himself known. That's a difference. Yeah. Jesteśmy zależni od Boga, który umożliwia nam poznanie Go, który objawia się nam. And making us able to know Him. I umożliwia nam poznanie Jego samego. God being spirit. Bóg będąc duchem. Reminds us of our need for Jesus to be a man to identify with us. Uświadamia nam potrzebę przyjęcia Jezusa jako człowieka, który się z nami identyfikuje. And the need for him to sacrifice himself in our place. I potrzebę Jego ofiarowania samego siebie w nasze miejsce. To take the punishment that we deserve, aby wziąć na siebie karę, która nam się należy. But could not endure, ale której my nie jesteśmy w stanie znieść. In order to be declared righteous, abyśmy byli ogłoszeni sprawiedliwymi. So that we can experience God in his existence. Tak, abyśmy mogli doświadczać społeczności z Bogiem w Jego istnieniu. Let's pray. Pomódlmy się. Well, Father, thank you for this glimpse that we've had into who you are in your eternal existence. Dziękujemy, kochany Boże, że dajesz nam w jakiejś mierze poznać to, kim jesteś w swoim istnieniu. A God whose existence is immaterial. Bóg, który w swym istnieniu nie jest materialny. And a God whose existence is impossible for us to experience unless you make it possible. I Bogiem, który nie możemy nawet doświadczyć Twojego istnienia, jeśli Ty nie zechcesz nam siebie objawić w swoim istnieniu. And you have made it possible. I Ty uczyniłeś to możliwym. Not through our efforts, nie przez nasze wysiłki, but through your efforts, ale przez Twoje wysiłki. You became a man. Ty stałeś się człowiekiem as God, jako Bóg, in order to make it possible for us as man, aby umożliwić nam, ludziom, to be known by God. Bycie poznanym przez Boga. Help us as we think about your spirituality. Pomóż nam, gdy rozmyślamy o Twojej istocie duchowej. To reflect upon your goodness in making yourself known through Jesus to us. Rozumieć Twoją dobroć, jaką objawiłeś w tym, że dałeś nam się poznać w Jezusie Chrystusie. In Jesus' name we pray. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen.